Pendolino druga klasa wygląda tak, a pierwsza klasa tak. No i w tym przypadku zupełnie nie opłaca się dopłacać do pierwszej klasy, ale już w tym, gdzie to tylko 10 zł, warto dopłacić. W pierwszej klasie mamy tyle samo miejsca z przodu i z tyłu co w drugiej, ale trochę więcej miejsca z boku. Dla mnie te siedzenia są tak samo wygodne. Jeżeli chodzi o te pociągi Intercity, w pierwszej klasie mamy trochę mniej siedzeń, układ jak w Pendolino, ale druga klasa też spoko wygląda. Biorąc pod uwagę, że do pierwszej trzeba dopłacić prawie dwa razy tyle, według mnie się nie opłaca. W pociągach wagonowych tą różnicę już trochę bardziej widać. Pierwsza klasa bez przedziałów Intercity wygląda tak, a druga tak i faktycznie tutaj widać, że z przodu, z tyłu jest trochę mniej miejsca. Pierwsza klasa Intercity wagon przedziałowy wygląda tak, w drugiej klasie tak i widać mniej miejsca. Pierwsza klasa ma po 3 miejsca, w drugiej też. Jednak często w przypadku tych najtańszych pociągów Telka druga klasa wygląda tak, a pierwsza tak, tu już jest wyraźnie więcej miejsca. W Telka pierwsza klasa też jest sporo droższa. Ja bym nigdzie nie dopłacał, no chyba że jesteś większą osobą, na przykład duże mięśnie, to druga klasa TLK może być za mała.